Witam, nazywam się Tomasz Kądziela, reprezentuję firmę Samsung. Będę Ci opowiadał o telefonie Wave 2 z systemem operacyjnym Bada. Zacznijmy od włączenia telefonu. Na początku widzimy logo operatora Play. Telefon wita nas konfiguratorem, w którym możemy wybrać język wyświetlania, czyli język całego telefonu, język klawiatury, czyli język wprowadzania tekstu, strefę czasową, aktualną datę i godzinę i kilka informacji na temat usług, które są w tym telefonie, między innymi Social Hub. O tym później. Przechodzimy potem do ekranu początkowego, który wita nas żywymi kolorami i ładującym się właśnie widgetem z zegarkiem AccuWeather. Jeżeli chodzi o korzystanie z widgetów i dodawanie nowych, jest to bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy przejechać palcem na wolny ekran, nacisnąć klawisz widget, wybrać sobie z dostępnych widgetów, na przykład wybierzemy kalendarz. Telefon sam wpasował w miejsce, gdzie on może się zmieścić i już możemy cieszyć się funkcjonalnością tego widgeta. Jeżeli chodzi o dodawanie albo usuwanie ekranów, wystarczy znowu nacisnąć widget, przechylić telefon w poziom i możemy zarządzać tymi ekranami. Możemy dodawać w odpowiednim miejscu albo usuwać te, które dodaliśmy. Nie możemy usunąć ekranów, które mają jakieś widgety w sobie, więc najpierw musimy same widgety usunąć. Jeżeli chodzi o usuwanie widgetów, to znowu zaczynamy od naciśnięcia słowa widget, przytrzymujemy dłużej i przesuwamy z powrotem do listy widgetów. Naciskając OK, akceptujemy naszą zmianę. Jeżeli chodzi o wejście do menu, mamy klawisz w samym środku. Menu jest intuicyjne, kolorowe i bardzo łatwo nacisnąć odpowiednie opcje, gdyż ikonki są bardzo duże i wyraźne. I tak samo tutaj, tak jak w przypadku widgetów, możemy dowolnie dostosowywać ilość ekranów, dowolnie dostosowywać pozycję naszych ulubionych aplikacji przez przytrzymanie i przejście w odpowiednie miejsce. Naciskając OK znowu zapisujemy nasze zmiany. Tak samo jeśli chodzi o dodawanie nowych ekranów. Wystarczy przechylić telefon w pozycję poziomą, nacisnąć plus. Możemy dodać sobie nowy ekran, na którym możemy umieścić naszą ulubioną aplikację jako pierwszą. I zmiany zaakceptujemy naciskając OK. Telefon oferuje nam funkcjonalność e-mail, dzięki której możemy odbierać i wysyłać wiadomości. Wystarczy wejść w główne menu, nacisnąć ikonkę e-mail. Wybrać odpowiednie konto, które chcemy skonfigurować. W tym przypadku możemy spróbować ustawić Gmaila. Wchodzimy w Google, wpisujemy nasz adres e-mail. Mamy konto testowe. I wciskamy dalej. Wszystkie ustawienia już są podane, jeżeli chodzi o ustawienia Gmaila. Klikamy tylko dalej. Konto zostało zapisane. I oczywiście tutaj wyskakuje informacja, że musimy włączyć usługę danych pakietowych za każdym razem, jeżeli chcemy, za każdym razem przy przyłączeniu z internetem o taką informację, wystarczy nie zaznaczać opcji nie pytaj ponownie. Ale tutaj włączymy oczywiście tak. Włączymy usługę danych pakietowych i możemy synchronizować maila. Mamy jedno konto skonfigurowane. Jeżeli chcemy dodać drugie konto, wystarczy wejść w e-mail, ustawienia, konta e-mail. Tutaj mamy podane wszystkie konta internetowe. Klikamy nowy i spróbujmy sobie na przykład stworzyć konto na wirtualnej Polsce. Telefon został wyposażony w automatyczny konfigurator poczty, więc wystarczy nam wpisać po prostu adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło i telefon sam dopasuje odpowiednie ustawienia poczty, akurat tutaj w przypadku WP. No właśnie, widzimy, że mamy dopasowane, klikamy dalej, konto zostało zapisane.
Jeżeli chodzi o konto ActiveSync, jest to równie łatwe, w ten sam sposób dodajemy konto. Klikamy nowy, Exchange ActiveSync. Jest to bardzo przydatna funkcja na przykład dla biznesmenów, jeżeli posiadają swój serwer ActiveSync w firmie. Przejdźmy teraz do części bardziej rozrywkowej. Telefon został wyposażony w sklep z aplikacjami Samsung Apps. Jest to autorska platforma Samsunga z aplikacjami przystosowanymi dokładnie na ten telefon, czyli na Wave'a 2. Wchodząc na pierwszą stronę sklepu Samsung Apps, widzimy strony polecane. Możemy znaleźć tutaj najbardziej popularne aplikacje, które są polecane przez Samsunga. Aplikacji jest około 20. I tutaj są pomieszane aplikacje płatne i darmowe. Klikając na nowości, również zobaczymy polecane nowości, ostatnie aplikacje, które zostały dodane do sklepu. Jeżeli chodzi o kategorie następne, popularne, tutaj jest top aplikacji w danej kategorii, czyli płatne lub darmowe, oraz kategorie, jest tutaj kilka kategorii aplikacji, które możemy znaleźć w sklepie Samsung Apps. Spróbujmy sobie pobrać najbardziej popularną darmową aplikację, może jedną z najbardziej popularnych. Zobaczmy, co tu może być ciekawego. Wystarczy, żeby pobrać, wystarczy kliknąć na aplikację. Pojawią się szczegóły. Czyli krótki opis aplikacji, kilka screenów, żebyśmy widzieli, na czym polega ta aplikacja, i przycisk na górze pobierz. Klikając przycisk pobierz, rozpocznie się pobieranie aplikacji. Widzimy tutaj pasek postępu. Przechodząc do ekranu głównego, do menu, widzimy instalowanie. Mamy już aplikację, kilka sekund w naszym telefonie. Aplikacji możemy dodać do 120 sztuk. Bardzo ciekawą funkcją w telefonach Samsung, w telefonach z systemem operacyjnym Bada, jest funkcja Social Hub. Pozwala ona na zintegrowanie kontaktów oraz wiadomości z popularnymi serwisami społecznościowymi, m.in. z Facebookiem. Spróbujmy teraz skonfigurować telefon do korzystania z konta Facebook. Wchodzimy od początku w kontakty, klikamy przycisk menu, moje konta, dodajemy konto sieci społecznych, czyli Facebook. Logując się do Facebooka, wpisujemy nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło. I logujemy. Wystarczy nacisnąć przycisk zaloguj, żeby potwierdzić. Tutaj ustawiamy interwał synchronizacji sieci społecznościowych, czyli co ile telefon ma sprawdzać, czy są jakieś nowe wiadomości. Ustawiamy na ręcznie, żeby nie narażać na niepotrzebne koszty. I ustawiamy, czy synchronizujemy kontakty i kalendarz. Oczywiście synchronizujemy. I zapisz. W tym momencie jest synchronizacja z Facebookiem. Czyli wszystkie kontakty są ładowane do naszych kontaktów w telefonie. Tutaj akurat jestem ja. Z poziomu kontaktów możemy zobaczyć wszystkie informacje o danej osobie. Możemy zobaczyć historię połączeń, historię aktywności z tym kontaktem razem. Możemy zobaczyć jego aktywność akurat na Facebooku. Tutaj jest kontakt z Facebooka. Możemy zobaczyć media, jakie sobie na Facebooku dodał ten człowiek. Akurat tutaj są moje media. Czyli zdjęcia wszystkie testowe również. No i oczywiście możemy do niego napisać również na Facebooku. Klikając ikonkę SNS, wyślij wiadomość do Facebook Tomasz Kądziela. Ciekawą funkcją również, jeżeli chodzi o Facebooka, jest widget kanały i aktualizacje. Dzięki temu widgetowi możemy w jednym momencie zobaczyć, co się dzieje nie tylko na koncie Facebooka, lecz możemy sobie dodać inne, MySpace i Twitter, jeżeli mamy oczywiście tam konta. Przejdźmy teraz do przeglądarki internetowej. Wchodzimy w menu głównym, szukamy ikonki z globusem, tutaj akurat mamy po środku. Jest ikonka podpisana PlayNet. Wchodzimy, od razu jesteśmy przekierowani na stronę główną Play'a.
jeżeli sobie chcemy skorzystać z naszej ulubionej wyszukiwarki internetowej Google, klikamy przycisk Google po prawej stronie. Wpisujemy to, co chcemy wyszukać, czyli na przykład Play Mobile i klikamy przycisk Szukaj. Od razu jesteśmy przekierowani na stronę Google, dostosowaną do wyświetlacza tego telefonu i mamy oczywiście stronę naszego ulubionego operatora. Możemy sobie na nią przejść klikając na link. Natomiast chcąc przejść na jakąkolwiek inną stronę internetową, na przykład wiadomości WP, wpisujemy www.wp.pl, klikamy idź. Zostaniemy przeniesieni na serwis dostosowany do telefonów komórkowych. Natomiast ten telefon może również obsłużyć pełną wersję każdego serwisu. Proszę bardzo, jeżeli chcemy przybliżyć, używamy dwóch palców. Jeżeli oddalić, tak samo w górę albo w dół. I wybieramy nasz interesujący nas artykuł. Możemy sobie również zajrzeć do zakładek. To są zakładki właśnie Play'a, czyli możemy od razu po kliknięciu przejść na stronę dedykowaną z tej zakładki. Jeżeli natomiast chcemy dodać swoją ulubioną stronę do zakładek, cofnijmy się na przykład na WP. Wystarczy nacisnąć przycisk z gwiazdką i plusikiem. Mamy podpis od razu Wirtualna Polska, adres. Katalog również możemy sobie wybrać. Natomiast jeszcze z ciekawszych opcji mamy możliwość dodania do menu głównego skrótu do samej strony. Klikamy, dodaj do menu głównego, zapisz. Wtedy wchodząc bezpośrednio w menu, widzimy skrót do tej strony. Od razu zostajemy przekierowani na tą stronę. Oprócz tego, że możemy przeglądać internet, że możemy rozmawiać z naszymi kontaktami na Facebooku, telefon został również dostosowany do obsługi multimediów, czyli do muzyki, do oglądania filmów. Wystarczy wejść na przykład w odtwarzacz wideo. Możemy obejrzeć sobie swój ulubiony film. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, wystarczy, że wejdziemy do odtwarzacza muzycznego. Jeżeli mamy swoje ulubione MP3, możemy wrzucić na listę odtwarzania i słuchać do woli. Mamy również aplikację YouTube, więc również z tego serwisu muzyka może nam służyć w podróży czy w pracy. Z ciekawszych funkcji tego telefonu również możemy wymienić router Wi-Fi. Ten telefon może służyć jako takie urządzenie. Wystarczy wejść w menu, w ustawienia, w komunikację, włączyć router Wi-Fi. Teraz nasze połączenie danych przez 3G HSDPA będzie mogło służyć jako również naszemu komputerowi stacjonarnemu lub laptopowi do podłączenia do internetu. Dziękuję za uwagę. Prezentowałem dzisiaj telefon Samsung Wave 2 z systemem operacyjnym BADA.